A na czym polega ten trening mentalny? Chodzi o to, żeby zbudować mu taką pewność tego wszystkiego, że on sobie poradzi pomimo tych przeciwności. Jak z gościem porozmawiasz i mi powiesz tak, stary, ty będziesz się ładł niby spać, będziesz miał na sobie wszystko mokre, nie? Z plecaka będziesz wyjmował rzeczy wilgotne. Będzie ujemna temperatura, będzie zaraz się trząsł zimno. Nie będziesz jadł, nie będziesz w ogóle spał. Będziesz szedł i będziesz zasypiał w drodze. Człowiek, który nie potrafi się dostosować do nowych, trudnych warunków, on odpadnie. Pomimo, że ma świetny sprzęt, świetnie fizycznie jest przygotowany, to on odpada.